Maciek stoi na piątym stopniu pionowej drabiny. Drabina ma 15 stopni, a różnica wysokości pomiędzy kolejnymi stopniami wynosi pół metra. Zastanawia się on, czy zejść, czy wejść po drabinie, czy nie ruszać się z miejsca. Niech H od N oznacza wysokość H stóp Maćka nad ziemią mierzoną w metrach. Po przesunięciu się N stopni. Jeśli Maciek przesunie się w dół, N będzie ujemne. Bardzo dużo informacji. No dobrze, teraz pytania. Jaki rodzaj liczb? w najodpowiedniejszy sposób może wyrazić dziedzinę tej funkcji. Do wyboru mamy liczby całkowite i liczby rzeczywiste. Okreść przedziału dziedziny to jest drugie pytanie i tutaj jest miejsce na wstawienie przedziału. To jest zrzut ekranu ćwiczenia z naszego portalu Khan Academy. I to ćwiczenie sobie teraz rozwiążemy. To, żeby sobie może lepiej to wszystko wyobrazić, narysujmy sobie tą drabinę. Czyli tutaj mamy drabinkę i będziemy 15 szczebli. No dobrze, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Powinny być mniej więcej w równych odstępach. No i wiemy, że on stoi sobie na 1, 2, 3, 4, 5. Na piątym szczebelku sobie stoi i rozmyśla, co dalej, czy do góry, czy w dół, czy iść czy pozostać. No i teraz mamy zdefiniować tutaj funkcję, funkcję h od n, gdzie n to jest liczba szczebli, o jakiej się przesunie do góry lub w dół. Jak do góry, no to to n jest dodatnie, jak w dół to n jest ujemne. A h to jest wysokość wyrażona w metrach. Wiemy, że odległość między szczeblami jest pół metra, no to możemy na przykład zastanowić się, ile wynosi H od zera, czyli wtedy, kiedy on jest na tym piątym szczeblu, to jest H od zera, bo to oznacza, że się nie przesunął z piątego szczebla ani do góry, ani na dół. No to H od zera, no to musimy tutaj policzyć, czyli powiedzmy, że tutaj, tu jest poziom ziemi, no i H od zera to jest, ile trzeba policzyć tych szczebelków. No jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, czyli to będzie 5, razy te pół metra. Czyli to jest 2,5 metra. Czyli h od 0 wynosi 2,5 metra. Taka jest wartość tej funkcji dla h od 0. No możemy podobnie obliczyć na przykład, ile jest h od 1. Czyli jak n będzie 1, to znaczy, że on się przesunie o jeden szczebelek do góry. No to tu będzie jeszcze jeden szczebel. No to h od 1 będzie równe 3 metry. No ale nie o to nas tutaj pytają bo możemy tutaj sobie liczyć wartości tej funkcji h dla innych szczebelków, ale nie o to nas pytają. Pytają nas o to, jaka jest dziedzina tej funkcji. No i po pierwsze musimy się zdecydować, czy dziedziną będą liczby całkowite czy rzeczywiste. Liczby całkowite, no to wiadomo co to jest. A liczby rzeczywiste, no to na przykład to są m.in. ułamki. Czyli zastanówmy się, czy tutaj możemy wyrazić liczbę tym, tych szczebli czy stopni za pomocą ułamka, co to znaczy, że on się przesunie do góry o pół stopnia, o pół szczebla. To znaczy, że, co, że zawiesi do jej stopę w powietrzu, no to ta stopa mu opadnie. Czyli widzimy, że tutaj w tym zadaniu nie ma sensu mówić o ułamkowych liczbach szczebli, czy ułamkowych liczbach stopni. Jedyne sensowne liczby, jakie mogą wyrazić, to ile on kroków się przesunie do góry lub w dół, to są liczby całkowite. Nie możemy powiedzieć, że ona on przykład pójdzie o pi szczebli do góry, bo trafi gdzieś w przestrzeń między szczeblami. Najprawdopodobniej wtedy straci równowagę i spadnie w ogóle. Więc może tutaj tylko wykonywać kroki, które są liczbami całkowitymi, czyli może się przesunąć o całkowitą liczbę stopni do góry lub w dół. To już ustaliliśmy. Ale nie może pójść o dowolną liczbę szczebli do góry, dlatego, że drabina się kończy w pewnym momencie. Tak samo nie może pójść o dowolną liczbę nawet całkowitą stopni w dół, bo będzie ziemia. Czyli tutaj musimy określić przedział, jakieś ograniczenia na tę, na tę dziedzinę. No to zastanówmy się, o ile może się przesunąć do góry. No, do góry to może pójść z piątego szczebla raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć szczebli do góry. Czyli do góry się może przesunąć co najwyżej o dziesięć. Czyli tutaj na końcu będzie dziesięć. A ile może pójść do dołu? No, do dołu. To może pójść 1, 2, 3, 4, 5 i stanie na ziemi wtedy. No ale jak idzie w dół, no to ta liczba ma być ujemna. Jak idzie w dół, no to to oznaczam liczbą ujemną, czyli w dół może pójść o 5 szczebli, czyli minus 5. To jest najdalej, że może pójść w dół. No i tutaj jeszcze w tym formularzu odpowiedzi musimy wybrać, jaki to jest przedział, czy domknięty, czy otwarty. No i tutaj wybierzemy przedział domknięty z obu stron. Dlatego, że obie te wartości mogą być przyjmowane przez argumenty naszej funkcji. Możemy stanąć tutaj na ziemi i może stanąć na, os na ostatnim szczeblu drabiny. No dobrze, no to wstawmy to do, do naszego formularza tutaj w ćwiczeniu, czyli bierzemy liczby całkowite. No i tutaj przedział od minus 5 do 10. Zamknięty z obu stron. Sprawdźmy, czy się zgadza. Dobrze.